Rząd nie miał planu na pandemię i wyrzucał publiczne pieniądze w błoto. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła dzisiaj wyniki trzech kontroli dotyczących przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce. Wykryła wiele nieprawidłowości i skierowała już pierwsze zawiadomienia do prokuratury. Łukasz Kądziołka. post Postcovidowe rozliczenia władzy. Najwyższa Izba Kontroli uderza w rząd i pokazuje wyniki trzech kontroli dotyczących działań najważniejszych osób w państwie w trakcie pandemii. W przypadku prezentowanych dziś kontroli nikt oceniła. Że część przepisów wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 może być niezgodna z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Takie wątpliwości powstały na tle sposobu uchwalania tzw. spec ustawy covid z 2 marca 2020 roku. Prezes NIK zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie, czy przepisy dotyczące m.in. obostrzeń i ograniczeń w trakcie pandemii były wprowadzane zgodnie z Konstytucją. Jednak to tylko jeden z wątków w obszernym raporcie z kontroli. Są też zawiadomienia do prokuratury: trzy wnioski dotyczące zakupu respiratorów. Jeden wniosek dotyczący zamknięcia lasów państwowych, które miało miejsce w 2020 roku w kwietniu. Ten wniosek został prawomocnie umorzony. Zawiadomienia dotyczą też szpitali tymczasowych. Nikt zarzuca rządowi nieprzemyślane wydawanie milionów złotych na ich uruchomienie i działanie. Pomiędzy kwietniem a październikiem 2020 roku nie uczyniono nic, by przygotować się na epidemię o naprawdę masowej skali. Brak powiązania działań podejmowanych potem z potrzebami wynikającymi z sytuacji covidowej skutkował niegospodarnymi lub niecelowymi wydatkami w łącznej kwocie ponad 31,5 miliona złotych. W pokontrolnym raporcie NIK pojawiają się zarzuty dotyczące szpitala tymczasowego w międzynarodowym centrum kongresowym w Katowicach i działań dyrektora szpitala MSWiA, który miał koordynować ruch pacjentów zakażonych koronawirusem, a zdaniem NIK tak się nie działo.